tutaj ludzi jak normalnie na Woodstock, albo jakby papież przyjechał. Bałkanica to po prostu jest super rzecz. Wszystko mi się podoba. Głównie to zespół piersi, ale przyjechaliśmy tak też zobaczyć i poznać nowych ludzi. Dla dzieci wiele atrakcji, dla nas również. O, nawet jestem pomalowana. Dla zespołu, jeżeli przed sceną ma dużą, fajną publiczność, która jeszcze śpiewa, jest na piosenki, to po prostu nic lepszego nie można, niczego lepszego nie można oczekiwać. Także jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że zagraliśmy. To jest jeden z kultowych zespołów Polski. Kiedyśmy się bawili jako młodzi ludzie i pod namiotem i nie tylko. Ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba. Odkrywam słońce. Dla dzieci jest bardzo fajne, bo są dużo tych zabawek i malowanie twarzy i jest bardzo fajne piosenki. Najlepiej się bawi moja szczotka. Wszystkie balony przebija. Cudownie, bardzo nam się podobało. Dziękujemy za taki odbiór. Pozdrawiamy z Radingu. Mamy na festiwalu, dzisiaj gościmy 60 firm, tak naprawdę 60 wystawców. Są to firmy, które mają swoje biznesy w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego gościmy organizacje polonijne, które bardzo aktywnie wspierają Polaków w Wielkiej Brytanii. Morliny to przede wszystkim marka rodzinna, dlatego jesteśmy tutaj. Chcemy wspierać tysiące polskich rodzin, które w ostatnich latach przyjechały do UK. Koniec! I Polish Village Bread. Cieszy nas ta liczba osób, które odwiedzają festiwal Gońca. No i oczywiście są to także nasi klienci, którzy bardzo wiernie podróżują z DFDS Seaways. Jesteśmy drużyną siatkarską IBB Polonia Londyn. Promujemy tutaj nasz sezon. Zaczynamy od października, gramy w angielskiej lidze siatkówki. Nasze stoisko na festiwalu Gońca cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wiele osób pyta, jaką pomoc mogą od nas uzyskać. Jest dobrze. Bardzo pozytywnie. Bardzo jest dobrze. Tak. Atmosfera była zacna, jak było widać. Po prostu naprawdę Polonia w Londynie nie zawodzi. Jesteśmy już tutaj szósty raz, bo to jest szósta edycja polskiego festiwalu Gońca Polskiego i tych ludzi przybywa coraz więcej. I teraz wy, kochani, cel nasz jest taki, samych swoich i Gońca, że jest to część naszego takiego po prostu bycia częścią polskiej społeczności i chcemy dać Polakom fajną imprezę, poczucie, że potrafimy również tutaj w Anglii robić duże imprezy, na które możemy Anglików zaprosić i się tego nie wstydzić.